Zaczynamy program Wolne Głosy. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj głosami w naszym programie będą Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A także Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie się, dobry wieczór, czy dzień dobry. Dzień dobry, już za chwilę wieczór właściwie. Już teraz mamy jesień, to coraz szybciej robi się ciemno. Panowie, zaczynamy od dzisiejszego wywiadu dla Gazety Polskiej udzielonego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, który powiedział, że Polska w programie Nuclear Sharing to jest temat otwarty. Zacznę od pana posła Aleksandra Miszalskiego. Panie pośle, jest pan usatysfakcjonowany taką odpowiedzią, że być może, no pewnie nie w przeciągu tych kolejnych tygodni, miesięcy, być może lat, ale będziemy w tym programie Nuclear Sharing. Jest to rzecz ważna dla naszego bezpieczeństwa. Odstraszy to Władimira Putina? To znaczy przede wszystkim ja nie interpretuję tak tej wypowiedzi, że temat jest otwarty, że my będziemy. Znaczy temat jest otwarty, czyli nie jest zamknięty. To znaczy nie można powiedzieć stanowczo, że nie będziemy. Natomiast to, że chcielibyśmy być i to, że pan prezydent Duda rozmawiał o tym z Amerykanami, to już słyszeliśmy od dawien dawna. To znaczy przynajmniej ja kojarzę tego typu doniesienia sprzed, nie wiem, paru lat chyba. Oczywiście tak, powinniśmy zabiegać o to i jeżeli się uda, a na pewno warunki w zakresie geopolitycznym się po agresji rosyjskiej mocno zmieniły, no to powinniśmy wszyscy być zadowoleni, bo zdecydowanie jest to w interesie Polski, żeby Amerykanie mogli z naszego terytorium broni jądrowej w przypadkach wymagających użyć, albo przynajmniej w zasadzie straszyć tym, że mogą użyć, bo tak naprawdę to głównie odchodzi. Więc oczywiście, jeżeli temat jest otwarty, a nie zamknięty, to bardzo dobrze. Natomiast no, czekam raczej na to, żeby temat był zamknięty i to pozytywnie dla nas. Ale zamknięty może być właśnie kiedy, Piotr Kaleta? No, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Oczywiście trzeba brać tu pod uwagę jedną rzecz, że to Polska, to żeby w ogóle ten temat został rozpatrywany, rozpoczęty, to widać, że my jesteśmy traktowani jako ten kraj, jako sojusznik w ramach struktury północnoatlantyckiej bardzo poważnie, bardzo merytorycznie, bardzo konkretnie, co nas oczywiście bardzo cieszy, że posiadać broń nuklearną to nie jest tylko i wyłącznie coś takiego, że wchodzimy w pewien taki obszar elitarny państw europejskich, które tą broń posiadają, ale on wynika także z pewnych konkretnych sytuacji, które się dzieją na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, czyli konkretnie do tego zagrożenia bezpieczeństwa, które wynika z sytuacji na Ukrainie. To jest pierwsza kwestia, bardzo istotna. Druga to jest taka, że ja rozumiem, że podniesienie czegoś takiego to nie jest kwestia posiadania czy udostępnienia baz Stanom Zjednoczonym, tylko po prostu posiadania tej broni także we własnych arsenałach militarnych naszej ojczyzny. To oczywiście kilka lat temu by budziło bardzo wiele kontrowersji, że w ogóle my aspirujemy do tego, żeby posiadać broń takiego rażenia, jakim jest broń nuklearna, ale sytuacja, która jest w tej chwili na Ukrainie, pokazuje, że my musimy mieć adekwatną odpowiedź do tego, co bandyta Putin jest w stanie zrobić. I ona ma oczywiście charakter podwójny, bo to jest charakter militarny, o tym już żeśmy wspomnieli, o tym żeśmy rozmawiali, ale także ma charakter również prewencyjny, czyli także taki psychologiczny, że Putin, wiedząc, że w Europie Środkowo-Wschodniej będzie broń nuklearna, też będzie musiał się porządnie zastanowić nad tym wszystkim, co dalej ze swoim potencjałem nuklearnym robić, że po prostu też może się spotkać z adekwatną odpowiedzią. Boję się tylko jednej rzeczy, że sposób przenoszenia tej broni konwencjonalnej, czyli tej broni taktycznej, bo to też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, broń taktyczna to jest ta broń nuklearna, ale ona jest małego zasięgu, czyli małego obszaru rażenia, jest w zdecydowanej większości w potencjale nuklearnym Sowietów. I ona może być przemieszczana w sposób, można powiedzieć, na takiej zasadzie bardzo konwencjonalny, czyli poprzez samoloty, poprzez wyrzutnie krótkiego zasięgu. I to jest coś niezwykle niebezpiecznego. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że już de facto nastąpiło przesunięcie granicy polsko-sowieckiej, bo w tej chwili możemy powiedzieć, że Sowieci to już jest Białoruś. Czyli to posiadanie broni nuklearnej jest niezwykle potrzebne, niezwykle ważne, stawia naszą ojczyznę i jednocześnie pokazuje, że te wszystkie kwestie dotyczące wywiązywania się spraw sojuszniczych z Paktu Północnoatlantyckiego. Polska robi w tym momencie, w tych latach bardzo dobrze, robi właściwie, jest pionierem, jest przykładem dla innych krajów
i chcąc, nie chcąc, możemy liczyć na coś takiego, że właśnie do tego elitarnego grona zostaniemy włączeni, bo to jest po prostu potrzebne dla bezpieczeństwa Europy i świata. Szanowni panowie, ale musimy tutaj też poruszyć bardzo ważny wątek, to znaczy, no dzisiaj patrzymy na te kolejne dni na Ukrainie, kolejne już miesiące. Patrzymy na decyzje, które oczywiście są podejmowane. Dzisiaj jest taka informacja, że kolejny pakiet sankcji został zatwierdzony. Jutro miałby on rzeczywiście formalnie jeszcze tutaj zostać zatwierdzony ostatecznie. Ale czy nie mają panowie takiego poczucia, że 8 miesięcy tak naprawdę, a niektóre kraje wręcz cofają się, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy? Wczoraj Olena Zeleńska powiedziała, pierwsza dama Ukrainy powiedziała, że to my, jako Polska, zajęliśmy stanowisko bezkompromisowe. Aleksander Miszalski zgodzi się z taką opinią? Tak, zgodzę się z taką opinią. Uważam, że w materii wsparcia Ukrainy Polska absolutnie ze względu na nasz interes narodowy, na nasze bezpieczeństwo, na nasze położenie i też jakby poczucie solidarności z Ukraińcami, z Ukrainą, jest jednym z liderów na pewno tej stanowczej postawy wobec Rosji. No, trzeba powiedzieć, że nie wszystkie kraje Europy, począwszy od Węgier, które nie puszczały wojsk przez swoje terytorium i blokują praktycznie wszystkie sankcje, przez również Niemców, którzy również są często zbyt sceptyczni wobec nakładanych sankcji, no, zachowują się dosyć bardziej wstrzemięźliwie, niż by tego oczekiwał interes wspólny europejski, wspólny świata zachodniego, świata wartości liberalnych, demokratycznych. Piotr Kaleta, panie pośle, pytanie do pana. Czy my jesteśmy w stanie wpłynąć na Francję, Niemcy, a może Węgry? Jedna uwaga do pana posła Miszalskiego, bo on tutaj powiedział, że Polska robi to bez względu na interes narodowy. Nie, ze względu. Panie pośle, ze względu na interes narodowy, więc pomagamy Ukrainie. Także mam nadzieję, że to było przyjęte. Nie, ja powiedziałem, że pomagamy Ukrainie. Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że no to rzeczywiście pokazuje, że Europa ma, Unia Europejska ma dobrze napisane różne traktaty. Takie traktaty, jak chociażby dotyczące kwestii Unii Europejskiej, to co często się powołujemy, ale to jest, jak się okazuje, papier przyjmie wszystko, papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko. Kiedy przychodzi do takich sytuacji, gdzie naprawdę trzeba pokazać solidarność, pokazać jedność europejską, tutaj w bardzo wielu przypadkach niestety Putin odnosi sukcesy. Bo on doprowadził do rozbicia tych dwóch najbardziej państw, które powinny wieść tutaj prym, czyli Francja i Niemcy, zachowują się w sposób beznadziejny, zachowują się w sposób skandaliczny, który doprowadza do tego, że Putin może iść w dalszym ciągu podejmować takie działania, które będą niestety szły w kierunku osłabiania w ogóle wspólnoty europejskiej, jeżeli w ogóle coś takiego jak wspólnota europejska jeszcze funkcjonuje. To funkcjonuje raczej wspólnota, w tym obszarze funkcjonują interesy niemieckie. I to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że zachowanie Niemców do tej pory wobec konfliktu na Ukrainie jest skandaliczne. Jest po prostu czymś, co na to nie można pozwolić. I wydaje mi się, że to trzeba powtarzać też wielokrotnie, ale daj Boże, że jak najszybciej skończy się wojna na Ukrainie, oczywiście zwycięstwem narodu ukraińskiego. I trzeba będzie przeanalizować, w jaki sposób pod butem niemieckim zachowała się Unia Europejska. To trzeba zmienić, to trzeba reformować, ponieważ poszczególne kraje europejskie dostrzegają, że lidera takiego Unii Europejskiej nie ma. Na takiego lidera wyrasta Polska, którą trzeba będzie, Niemcy już to widzą, że trzeba za wszelki sposób spróbować zdołować, pokazać, że tam się dzieje coś złego, jakieś łamane procedury demokratyczne itd., itd. Unia Europejska pod wodzą Niemiec się nie sprawdza i to trzeba zmienić. Trzeba zmienić przywództwo tej wspólnoty. Panowie, to żeby jeszcze ten wątek dokończyć, chcę zapytać o wasze stanowisko względem takich osób i tweetów, wypowiedzi, zachowań jak pan Grzegorz Braun i Radosław Sikorski. Radosław Sikorski został określony przez Stany Zjednoczone, że szerzy dezinformację rosyjską wprost, czyli ostre słowa, ale i jego tweet był ostry, a Grzegorz Braun występuje w rosyjskich mediach. Aleksander Miszalski. To jest zagrożenie również dla państwa polskiego, takie zachowania? Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że porównywanie pana Grzegorza Brauna i Radosława Sikorskiego, no to mimo wszystko jest nie na miejscu. Bo jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, to Grzegorz Braun od samego początku
wojny jest po prostu jawnie prorosyjski i wielokrotnie głosował razem z częścią posłów Konfederacji przeciwko pomocy dla Ukraińców, czy robił jakieś demonstracje, stop ukrainizacji Polski, wypowiadał się również często prorosyjsko i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma tutaj wątpliwości, że powinno się wobec posła Brauna wyciągać wszelkie możliwe konsekwencje, czyli odebrać mu możliwość. A wobec Radosława Sikorskiego nie powinno być konsekwencji? Radosław Sikorski popełnił... Znaczy, jeszcze no wpadka to mało powiedziane, czy wystarczająco pana zdaniem? Wystarczająco. No to był błąd. Znaczy, to był, nie wiem, czy to był głupi żart, czy to było jakieś... To był głupi tweet. To był niepotrzebny, głupi tweet. Natomiast no, chyba nikt o zdrowym zmyśle nie posądza Radosława Sikorskiego, gościa, który pojechał onegdaj do Afganistanu walczyć z Rosjanami. I... No Amerykanie dosyć jasno wyrazili swoją opinię. No, bo to był błąd, bo ten tweet był błędem. Natomiast no, Amerykanie rosyjska dezinformacja to... Nie wiem, czy to się równa błąd. Powielić rosyjską dezinformację można również żartem. Tak, i to na pewno nie był potrzebny tweet, natomiast no, oskarżanie go o rosyjskie sympatie jest absurdalne. Okej. Okay. Piotr Kaleta, dwocem. No cóż, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, to są podejmowane bardzo konkretne działania w polskim parlamencie. Ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Komisja Obrony Narodowej wykluczyła ze swojego grona Grzegorza Brauna. Mamy w tej chwili problem, który mam nadzieję wkrótce rozwiążemy, jeśli chodzi o to, bo Grzegorz Braun może przychodzić na posiedzenie. O, tylko przerwę panu posłowi. To jest pokazywane właśnie przez stronę rosyjską tego tweeta, jakby narzędzie informacji strony rosyjskiej teraz. Zaraz dojdziemy też do Sikorskiego. I Grzegorza Brauna po prostu pogoniliśmy z Komisji Obrony Narodowej. Mamy nadzieję, że wkrótce również będzie mógł uczestniczyć, bo może uczestniczyć jako wolny słuchacz. Tego regulamin Sejmu nie zabrania, ale również będziemy chcieli go wykluczyć z możliwości zasiadania w komisjach sejmowych, które będą miały charakter niejawny, charakter tajny. Czyli to są te rzeczy, gdzie te wszystkie sprawy wrażliwe są omawiane. Jest ich ostatnio bardzo dużo, tych posiedzeń jest bardzo dużo. Czyli to jest kwestia dla mnie jak najbardziej oczywista. Trzeba robić wszystko, żeby nawet najmniejsze te symptomy, te przejawy dusić gdzieś tam w zarodku. Co do Radosława Sikorskiego, panie pośle, to, że Radosław Sikorski był na wojnie, to bardzo wiele osób było na wojnie. Czy on tam walczył? Ja tego nie wiem. Ja nie wiem, czy on walczył, czy nie walczył, czy on tylko tam był. To już to zostawiam, bo to jest jakaś tam daleka przeszłość historyczna. Natomiast trzeba pamiętać o tym wszystkim, co się dzieje tu i teraz. Przypomnijmy sobie sytuację, kiedy Radosław Sikorski był ministrem spraw zagranicznych. Jego haniebne, podłe słowa o Ukraińcach, że jeżeli tam nie podpiszecie dokumentów, to wszyscy zginiecie. Wołanie na jakieś tutaj, zapraszanie na jakieś spotkania z polskimi ambasadorami Ławrowa, czy w końcu ten wpis, o którym żeśmy tutaj mówili, no to jest pokazanie takiej zasady, że albo to jest człowiek kompletnie nieodpowiedzialny i tylko prowadzi swoją narrację, swoją politykę na zasadzie pewnego szpanu, że on udaje, że jest człowiekiem, który myśli, który funkcjonuje w jakiejś tam przestrzeni, że ma pozakładane jakieś piękne marynarki i szczyci się tym swoim pobytem w Oksfordzie, ale to jest zdecydowanie za mało. Ponieważ to trzeba również pokazać się, jakim jest się patriotą, nie wypisując chociaż takich bzdur. Jeżeli nie jest się w stanie coś mądrego tutaj w tej debacie powiedzieć i wymyślić, to chociaż można by było poprosić go, żeby on takich rzeczy nie wypisywał. A nie wiem też, panie pośle, może pan się dowie, czy niepotrzebna by była taka formuła, nie wiem, czy też są jakieś kwestie o charakterze niejawnym w Parlamencie Europejskim, żeby po prostu Radosław Sikorski w tym nie uczestniczył. Panowie, idźmy dalej. Niemcy. Zaskoczenie czy nie? Wczorajsze stanowisko pani minister spraw zagranicznych Niemiec, która powiedziała, że kwestia odszkodowania już teraz jest kwestią zamkniętą. Aleksander Miszalski, pana zdaniem to jest kwestia zamknięta czy nie? Pani redaktor, to jest kwestia skuteczności rządu PiS. Rząd PiS chciał w tej kwestii zjednoczenia i jawnego poparcia całego Sejmu. Absolutnie dostał to, czego potrzebował, tym bardziej, że w 2004 roku to myśmy pisali tego typu uchwałę o reparacjach. Mm-hmm. Natomiast zwracaliśmy uwagę od początku, jak PiS zabiera się tą sprawę, że wydaje się, że ta sprawa jest nieprzygotowana, że to nie jest wszystko ani... A czemu się wydaje?
No bo sposób, w jaki żeście procedowali tę dyskusję bez odpowiednich not dyplomatycznych, bez poinformowania, to jest teraz, prawda? Bez poinformowania o tym naszych koalicjantów, bez uwzględnienia tam na przykład reparacji od... Ale jakich koalicjantów? No nie, panie pośle, proszę mnie przerywać, no jakby to, jakby sposób... Znaczy, bo ja rozumiem, panie pośle, że dzisiaj to jest wina PiS-u, że tych reparacji jeszcze nie ma, odszkodowanie, że procedura jest niewszczęta. Nie, ja tego nie powiedziałem. Panie redaktorze, ja powiedziałem tylko, że naszym zdaniem zabranie się przez PiS w tym momencie za tą sprawę po 7 latach rządów jest po prostu tylko i wyłącznie próbą jakby zrobienia kampanii na tym. Natomiast jeżeli nie, to będziemy wszyscy szczęśliwi, bo te pieniądze się Polsce przydadzą i się należą i kibicuję z całych mocy, żeby rząd PiS-u udowodnił skutecznie, jak te pieniądze... Tylko żeby było sprawiedliwie, zapytam, dlaczego Platforma się nie postarała o te reparacje, o te odszkodowania? Dlatego, bo uważamy, że jest bardzo mała szansa na to, żeby je uzyskać. Ale w 2004 roku podjęliśmy tego samego typu uchwałę, co rząd PiS-u w tej chwili. Ja bym jeszcze tylko... Też mieliście kilka lat, rządziliście, panie pośle. Piotr Kaleta, bardzo proszę. Na koniec to się wszystko, panie podpłyku, nie trzyma, no bo to jest zasada taka. No, Piotr Kaleta, proszę bardzo. Jest mała szansa na pozyskanie reparacji. No to ja panu chcę powiedzieć taką jedną rzecz. No to jest właśnie coś takiego, pieniędzy nie ma i nie będzie. A dlaczego 7 lat temu państwo się tym nie zajęli? Dlaczego Platforma się tym nie zajęła? Dlaczego, dlaczego Lewica się tym nie zajęła? No panowie. Dobrze. 7 lat temu można było. Z tego ciśnienia. Proszę państwa, więc tak, no, Platforma mówiła, pieniędzy nie ma i nie będzie. Się okazało, że pieniądze się znalazły na 500+, na 13, na 14 emeryturę, na te wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że to kibicowanie pana posła Miszalskiego i w ogóle całej Platformy, żeby rządowi Prawa i Sprawiedliwości się udało w sprawie reparacji czy odszkodowań, jest kibicowaniem nieszczery. I to jest nawet z wypowiedzi pana... I tutaj kropka w tym temacie. Panowie, ostatnie pytanie. Dzisiaj niestety program skrócony. Ostatnie moje pytanie. Jerzy Urban na Powązkach, tak czy nie? Aleksander Miszalski. Nie, panie redaktor, no raczej... Raczej nie. Znaczy w sensie z jakiego powodu? No, są tak, tacy, którzy opakują dzisiaj i mówią, że tak. Piotr, dlatego pytam, panie pośle. Piotr Kaleta. Znaczy... Pełna zgoda. Tu akurat z posłem Miszalskim absolutnie nie. Chociaż chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, że ktoś kiedyś pięknie powiedział, że nie policzkuje się z ciętej głowy. Dla mnie Jerzy Urban jest ciętą głową, jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o kwestie etyczne i tak dalej, i tak dalej. Koniec, kropka, człowiek był człowieka, nie ma reszty w rękach Boga. Aleksander Miszalski chciał tylko dokończyć zdanie, więc dosłownie chwila. Nie, ja chciałem się odnieść do tych pieniędzy, ponieważ po pierwsze, jeżeli przez 7 lat rządzicie, to mogliście o to zabiegać 7 lat temu. To po już drugie temat obrad, na razie a po trzecie proponuję o bardzo dziękuję, o KPO, Aleksander Miszalski, dużo pieniędzy, Koalicja Obywatelska, Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, do zobaczenia następnym razem. Tutaj osobiście w studio zapraszam. Do zobaczenia, dobrego dnia.